Witam serdecznie, ja nazywam się Rafał Soboń, jestem kierownikiem doradztwa do spraw systemów budowlanych Erium. Drodzy Państwo, izolacja termiczna budynków w XX wieku stanowi nie lada wyzwanie. Szacuje się, że 1/3 energii, globalnej energii jest zużywana do ogrzewania i chłodzenia budynków, a użytkowane budynki globalnie zużywają i produkują około 20% wszystkich gazów cieplarnianych. Odpowiedzią na to wyzwanie jest Erium. Co to jest Erium? Erium jest to technologia mineralnej izolacji. Jest to zawiesina cementowa, wodnej piany i pęcherzyków powietrza. Kilka słów o parametrach produktu. Materiał jest całkowicie w 100% mineralny, dzięki czemu podlega recyklingowi, jest biodegradowalny. Jeśli mówimy o właściwościach, jest to produkt całkowicie niepalny. Przewodność cieplna w zależności od gęstości klasyfikuje się od 0,038 do 0,07. Gęstość objętościowa materiału od 70 do 400 kg. Wytrzymałość na ściskanie mamy od 20 do 1500 kilopaskalów. Pochłanianie dźwięku dla warstwy grubości 20 cm jest to 0,6. Dobra absorpcja wody, odporność na dyfuzję pary wodnej i także niski skurcz 4 mm na metrze. Ponadto materiał jest całkowicie odporny na owady i gryzonie. A żeby bardziej zobrazować, o czym ja rozmawiam z Państwem, pozwoliłem sobie przynieść kilka próbek, żebyście mogli Państwo zobaczyć tak naprawdę, co to jest to nasze tajemnicze Erium. Śmiało. Nie parzy, także można wziąć. O kurczę. Nie rozbiło się, dobrze. Proszę Państwa, tutaj na tym slajdzie mamy wykresy pokazujące izolacyjność termiczną względem gęstości oraz wytrzymałość na ściskanie względem gęstości. Im niższa gęstość, tym lepsza izolacja termiczna, ale z kolei też niższa wytrzymałość. I odwrotnie, im wyższa gęstość, tym mniejsza izolacja termiczna, ale też lepsza wytrzymałość. Zastosowanie Erium przede wszystkim do wykonywania termoizolacji, różnego rodzaju izolacji poddaszy, stropów, wylewek, izolacji podłóg na gruncie, a także do renowacji starych stropów, dachów, stropodachów, różnego rodzaju nieużytkowych poddaszy. Ponadto możemy je zastosować, co też robimy, do wypełniania bloczków betonowych, ścian prefabrykowanych, a także do wypełniania różnych pustek przestrzennych i innych. Grupy docelowe dla naszego rozwiązania to przede wszystkim wykonawcy, aplikatorzy, instalatorzy, ale również projektanci, konstruktorzy, kierownicy budów, deweloperzy, producenci prefabrykatów, renowacje i konserwatorzy zabytków. Materiał jest produkowany z mobilnej wytwórni Erium Track, którą macie Państwo okazję zaobserwować i będziecie mieli Państwo okazję zaobserwować na naszym tak zwanym live'ie po prezentacji. Obecnie dysponujemy jednym samochodem, taka ciekawostka, jest to drugi samochód na świecie, więc jest to, o tutaj była mała wrzutka, jest to drugi samochód na świecie, więc jest to produkt, można powiedzieć, bardzo nowoczesny, innowacyjny. Docelowo w przyszłym roku planujemy wyposażyć naszą firmę w jeszcze 3 samochody, które będą zlokalizowane w Poznaniu, w Gdańsku i w Warszawie, co pozwoli nam skutecznie zabezpieczyć cały teren kraju. Korzyści zastosowania Erium. Przykładowo dla inwestora i dewelopera, to jest pewna jakość produktów, tak, firmowana naszą marką. Dodatkowo obniżenie kosztów wykonania wszelkiego rodzaju termoizolacji i podkładów podłogowych. Przede wszystkim przyspieszenie prac, tak, porównując do styropianu. Styropian, ekipa budowlana jest w stanie, jeśli mówimy o izolacji pod podkłady podłogowe, jest w stanie w ciągu dnia ułożyć około 200, maksymalnie 300 metrów kwadratowych. Merium kładziemy minimum 800, nawet do 1000 metrów kwadratowych przez jeden dzień, także przyspieszenie pracy jest praktycznie trzykrotne. Dodatkowo bezpieczeństwo. Masa aplikowana w postaci płynnej dokładnie wypełnia wszystkie pustki, szczelnie otula instalację, niweluje powierzchnię i tworzy wspaniały podkład pod warstwę jastrychu, dając bezpieczeństwo, eliminując ryzyko powstawania różnego rodzaju spękań
i innych niepożądanych efektów. Ponadto wyższy standard takiego rozwiązania. Dla kierowników budowy jest to gotowe, stabilne rozwiązanie systemowe, izolacja akustyczna, a na którą mamy wykonane odpowiednie badania, posiadamy odpowiednie certyfikaty. Dodatkową zaletą jest brak konieczności magazynowania materiałów, czyli przykładowo przyjeżdżamy na budowę, wykonujemy realizację, jedziemy, nie ma śladu, że cokolwiek było robione. Składowanie styropianu na budowie generuje szereg różnego rodzaju problemów, począwszy od zniszczenia materiałów, zalania materiałów, jak również kradzieży. Szybka realizacja, to co wspominałem, dodatkowo wszyscy kierownicy budów mają wsparcie naszych doradców technicznych, jesteśmy w stanie pomóc dobrać odpowiednie parametry mieszanki. Dla wykonawcy posadzkarza jest to szerszy zakres prac, przede wszystkim wykonawcy mogą poszerzyć swoją działalność o układanie izolacji. Nie ma też konieczności inwestowania we własny sprzęt, tak, bo tak jak wspomniałem, przyjeżdżamy mobilną wytwórnią, produkujemy pianę na budowie. Nie wyrzuca swoich pieniędzy, to jest bardzo fajne hasło. Proszę Państwa, układanie styropianu na posadzkach generuje szereg odpadów, tak. Przy dzisiejszych cenach styropianu takie odpady są, można powiedzieć, że na wagę złota. Dodatkowo problem z odpadami jest też taki, że trzeba je zutylizować, tak. Produkujemy śmieci, mamy problem z utylizacją. W przypadku stosowania aerium czegoś takiego nie ma. Szybkość, łatwość i dokładność realizacji to jest to, o czym wcześniej wspominałem, czyli te 200 metrów kwadratowych versus 800 metrów kwadratowych aerium. Dodatkowo atrakcyjna cena proporcjonalna do zużycia, tak? Czyli to, co wspomniałem wcześniej, nie ma tych odpadów. W przypadku zakupu styropianu my płacimy tak naprawdę za płytę styropianową, a nie za materiał, który jest nam potrzebny do wykonania termoizolacji. Wsparcie Lafarge, certyfikowany wykonawca, jest to nasz program dla wykonawców. Jest to, powiedzmy sobie, taka prestiżowa grupa wykonawców, która jest przez nas systematycznie doszkalana, polecana również na różnego rodzaju inwestycjach. Tutaj na tych slajdzie widzimy pierwsze zastosowanie aerium w Polsce. Jest to renowacja budynków w Krakowie przy ulicy Smolki. Naszym zadaniem było wypełnienie pustek pomiędzy legarami w starej kamienicy. W początkowej fazie projektowej miał być tam zastosowany keramzyt. Z uwagi na problem chociażby w transporcie tego materiału na ostatnią kondygnację, na problemy z układaniem, na czas układania, wykonawca zdecydował się na zastosowanie tego innowacyjnego materiału. Tak jak wspomniałem, jest to pierwsza realizacja, więc też podjął pewnego rodzaju ryzyko. Natomiast po samej realizacji był bardzo zadowolony. Skróciliśmy mu bardzo czas wykonania samej izolacji. Dodatkowo obniżyliśmy koszty i zastosowaliśmy lepszy materiał, który po związaniu stanowi wspaniałą twardą warstwę termoizolacji. No, keramzyt akurat nie da się dogęścić, więc jest to materiał może i termoizolacyjny, natomiast na pewno lepszym rozwiązaniem jest tutaj materiał, który po związaniu sztywnieje. Kolejne przykładowe zastosowanie aerium to jest stropodach w Jaworznie. Dzięki zastosowaniu gęstości 150 kg byliśmy w stanie wykonać spadki 3%. Zauważcie Państwo, że materiał nie ma tendencji do rozpływania się. Jego konsystencja pozwala na skuteczne wykonanie spadków. Jak widać, jest bardzo prosty w układaniu, bardzo prosty w gładzeniu, w wyrównywaniu powierzchni. Zostały tutaj zastosowane prowadnice do wykonania odpowiednich spadków. Tutaj mamy zastosowanie aerium jako warstwę podposadzkową. Proszę zauważyć, jak łatwo można wypełnić wszystkie pustki pomiędzy instalacjami. W jaki łatwy sposób, nie generując żadnych odpadów. Dodatkowo taka instalacja jest zabezpieczona, bo tak jak wspomniałem wcześniej, materiał się zesztywnieje, stanowi trwałą warstwę, która się nie przemieszcza. Dobre podparcie dla podkładu podłogowego. Zresztą macie Państwo próbki, więc sobie możecie zobaczyć, jak to faktycznie wygląda. Aplikacja jest bardzo prosta. Dzięki temu, że materiał wpływa we wszystkie zakamarki, eliminujemy powstawanie mostków termicznych. No i w przypadku, porównując do styropianu, unikamy generowania odpadów.
Jest to bardzo proste w wykonaniu, jak można zauważyć. Dodatkowo Erium stosujemy jako wypełnienie bloczków ściennych. Rozpoczęliśmy współpracę z firmą Ginter. Coś więcej powie nam krótki filmik. W sercu Borów Tucholskich ruszył proces produkcji nowego termoizolacyjnego materiału. Gintermo Blok Erium. Oto jak powstaje innowacja. Proces wytwarzania Gintermo Blok Erium, prefabrykatu, czyli drążonych pustaków wypełnionych pianą mineralną, odbywa się kilkuetapowo w jednym ciągu produkcyjnym. Gotowa mieszanka wcześniej przygotowanych i odpowiednio dozowanych składników jest transportowana przy wykorzystaniu przenośnika taśmowego do zasobnika wibroprasy. Tu następuje proces formowania bloczka. Forma wypełnia się świeżą mieszanką. Mieszanka zostaje sprasowana hydraulicznie i jednocześnie zawibrowana, po czym odbywa się rozformowanie wyrobu. Świeżo zaformowane pustaki trafiają pod wtryskarkę podłączoną do zewnętrznej instalacji, wyposażonej w zbiornik z wyprodukowaną, gotową do wypełnienia pianą z systemem sekwencyjnie zaprogramowanych dysz. Następuje wypełnienie drążeń i iniekcja izolacyjnej piany mineralnej Erium. Piana, w zależności od rozwiązania technologicznego, może być wytwarzana przez zespół urządzeń stacjonarnych lub, jak w naszym przypadku, przez urządzenie mobilne Erium Track Lafarge. Piana jest materiałem termoizolacyjnym i cechuje się bardzo niską gęstością, około 70 kg na metr sześcienny. Wtłaczana jest do specjalnie zaprojektowanych drążeń w zaprogramowanej sekwencji pod niewielkim ciśnieniem około 1/10 bara. Aby mieć pewność całkowitego wypełnienia drążeń, ilość podanej piany jest z reguły o 10% większa od objętości wypełnionej komory. Dzięki połączeniu pustaka o specjalnie dostosowanym kształcie oraz piany o wysokich właściwościach termoizolacyjnych, nowy produkt cechuje się technologiczną innowacyjnością. Otrzymane produkty Gintermo Blok Erium charakteryzują wysoka izolacyjność termiczna, trwałość, paroprzepuszczalność, niski ślad węglowy, co oznacza niższą emisję dwutlenku węgla do atmosfery, odporność na działanie ognia i pleśni, bezpieczeństwo dla środowiska. Gintermo Blok Erium nie zawiera szkodliwych substancji chemicznych. Gintermo Blok Erium. Tak powstała innowacja. Proszę Państwa, są z nami na sali przedstawiciele firmy Ginter. Chciałbym zaprosić pana Daniela Czyńskiego, żeby powiedział parę słów odnośnie zastosowania Erium w produkcji bloczka ściennego. Jeden mikrofon podzielił mi się. Dzień dobry, witam Państwa. Może ja tak zacznę od historii, bo w 2019 roku, jak dobrze pamiętam, w styczniu przedstawiciele FAS zgłosili się do nas z propozycją współpracy w zakresie właśnie zastosowania tego innowacyjnego materiału w produkcji elementów ściennych. No i my ten pomysł kupiliśmy, mówiąc wprost, i postanowiliśmy tutaj wejść w współpracę. No trwało to 2 lata, w tym roku udało nam się zrealizować ten plan. Jesteśmy właśnie w trakcie realizacji tego przedsięwzięcia, produkujemy coraz to więcej z każdą produkcją tych elementów. Już mamy jakieś poważne ilości wyprodukowanych elementów, mamy już pierwsze sprzedaże, mamy już pierwsze realizacje, wdrażamy ten produkt na rynek, korzystamy z tej okazji, kiedy materiał termoizolacyjny w postaci stropianu poszedł bardzo mocno do góry na rynku, więc tą alternatywą właśnie jest teraz produkt w postaci tych pustaków Gintermo. No i cóż więcej mogę dodać?
liczymy na to, że produkt przyjmie się na rynku, że zawojujemy tutaj z producentami betonów komórkowych, no i będzie to produkt, który będzie godnie reprezentował naszą firmę. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze tylko dodam, że dążymy do skonstruowania pustaka, który będzie mógł stanowić ścianę jednowarstwową, tak? Czyli bez konieczności doklejania styropianu będziemy osiągać odpowiednie współczynniki izolacyjności termicznej. Teraz chciałbym Państwu pokazać, jak to faktycznie wygląda fizycznie produkcja tej piany. Mamy dostępnego Aerium Tracka. Jeśli ktoś z Państwa chciałby fizycznie poczuć, jak to wygląda, zapraszam na zewnątrz. Jest niedaleko, będzie można zobaczyć, jak to wygląda, jak to pachnie, z czym to się je, będzie można sobie do świeżej mieszanki nawet palca wsadzić, jeśli ktoś będzie chciał, bo i takie są pomysły niejednokrotnie. W rękawiczce tak. Rękawiczkę można zrobić z serium. Jakieś drobne problemy mam techniczne? Także jeśli ktoś chciałby przejść, to... Tak, tutaj zapraszamy w kolejny. Taka duża szyba, nawet nie trzeba wychodzić na zewnątrz, żeby zobaczyć, jak to funkcjonuje, jak od środka wygląda ta wytwórnia mobilna. Jeśli ktoś by chciał wyjść na zewnątrz, to bardzo prosimy. A jeśli ktoś... Troszkę ciemno, ale tak wygląda właśnie mobilna wytwórnia piany Aerium Track. Jak powiedziałem, jest to drugi samochód na świecie, więc jest to ciekawostka. Możemy zaobserwować całą aparaturę produkcyjną, całą instalację. Na jednym załadunku samochodu, jeszcze taka bardzo, bardzo istotna rzecz, że tak na jednym załadunku pełnego samochodu, czyli wszystkie składowe, które są potrzebne do wyprodukowania Aerium, w zależności od gęstości jesteśmy w stanie wyprodukować od 50 nawet do 140 metrów sześciennych materiału. Czyli jest to maszyna całkiem wydajna. Tak, jak to się uruchamiało? Nie, kolega ma naprawdę duże doświadczenie, jeśli chodzi o produkcję. Jak wspomniałem, przyjeżdżamy na budowę samochodem, potrzebujemy jedynie zabezpieczyć miejsca dla tego samochodu, którego wymiary to jest 10 metrów długość, 2,5 metra szerokość, 4 metry wysokość. Dodatkowo jedyne, czego potrzebujemy tak naprawdę, to wpięcie do wody. No oczywiście odpowiednie ciśnienie też wody jest potrzebne, aby można zauważyć, jak materiał wygląda. Jak wspominałem, dzięki swojej konsystencji dociera do wszystkich zakamarków. W przypadku stosowania jako warstwy podposadzkowej eliminujemy powstawanie mostków termicznych. 18 cm grubości pozwala nam całkowicie wyeliminować zastosowanie styropianu dla podłogi na gruncie, ponieważ osiągamy współczynnik przenikalności u równy 0,3. Aplikacja bardzo prosta. Materiał wybacza również błędy, ponieważ jak mieliście Państwo okazję zauważyć, jest on bardzo łatwy w obróbce, nawet jeśli są jakieś górki. Podczas aplikacji można bardzo łatwo zniwelować i przygotować sobie wspaniały podkład pod wykonanie podkładów podłogowych. To się ceni w szczególności, jeśli stosujemy na górę podkłady anhydrytowe, które są dosyć drogie, można powiedzieć, i tutaj każdy milimetr grubości generuje dodatkowe koszty, więc w przypadku Aerium jesteśmy w stanie naprawdę mocno zniwelować sobie podłoże, przygotować warstwę podposadzkową z uniknięciem mostków termicznych, z wyeliminowaniem błędów wykonawczych. Dodatkowo nie mamy odpadów, zabezpieczamy instalację i mamy trwały podkład podłogowy na lata. Nie ma czegoś takiego jak w przypadku styropianu, że po kilkunastu latach ten styropian może siąść nawet do 10%, więc im grubsza warstwa, tym większe osiadanie. Nie ma problemów z pękającymi podkładami, co ma duże znaczenie dzisiaj w przypadku, jeśli inwestorzy stosują okładziny wierzchnie, na przykładowo płytki Medna 3.
Występuje skurcz, wie pan, tylko skurcz jest 4 mm na metr, on jest praktycznie żaden. Jak wylewaliśmy belki takie wysokie na 35 cm, to praktycznie był niezauważalny. Jedynie co na górze to te bąbelki. Rysować się, czasem się rysuje, czasem nie. To już zależy tak naprawdę od temperatury. Jeśli wylewamy w niższych temperaturach, ostatnio w Rzeszowie wylewaliśmy na Olsztynki Park, nie było elewacji, nie było niczego, były przeciągi, mieliśmy pewne obawy, wyszło rewelacyjnie, nawet właśnie nie było rysk kurczowych i to było dla nas ciekawe. Natomiast przy wyższych temperaturach tak, występują. My tego nie delatujemy, tak, bo i tak dzieje warstwa rozdzielcza, więc nie ma potrzeby delatacji. Natomiast w drugą stronę materiał też nie pęcznieje. Czyli powiedzmy sobie, zamawiając materiał, jeśli sobie szacujemy daną pojemność danego pomieszczenia, to możemy być pewni, że te nasze szacunkowe liczby się nie zmienią. Tak? W przypadku pianobetonu ja mam takie doświadczenie, że 10% z reguły szacowaliśmy na datku, tak? Bo ten materiał siadał. On wyjeżdża z wytwórni o jednej gęstości, przyjeżdża na budowę w innej gęstości, a jeśli go dodatkowo jeszcze przepompujemy przez pompę ślimakową, no to jeszcze ma inną gęstość. No, największą utratę, jaką mieliśmy, to było 30 parę %. Tutaj jest pompa perystatyczna, ona jest już zamontowana na samochodzie. To jest bezpośrednio z samochodu, tak jak widać. Komponenty są na samochodzie i tak, w samochodzie jest, no teraz tego nie widać, ale w samochodzie jest silos na cement. Możemy cement ładować zarówno od góry poprzez zasyp, jak również z dołu poprzez wtłaczanie. I z drugiej strony samochodu, to akurat nie widać, są pojemniki z domieszkami. Tak, dokładnie. Nie ma piasku. Właśnie tym się różni od pianobetonu ten materiał, że przede wszystkim on jest, produkujemy go, no mówię, w gęstości 70 kg, czyli w bardzo niskiej, maksymalnie do 400, chociaż no, dla nas optymalnym rozwiązaniem to jest tak 250-300. Nie ma kruszywa, nie ma czegoś takiego jak w przypadku pianobetonu. Pianobeton jak wlewamy, to jest takie podpłynięcie wody, tak? Ten materiał się tak rozpływa, on się czasem lubi też przesegregować lekko. Tutaj, o, zauważcie państwo, jak ten materiał wygląda. To jest konsystencja pianki do golenia. Tak, chociaż nie polecam. Z jednego samochodu zapełnionego cementem na ile starczy? W zależności od gęstości, dla gęstości 250 kg produkujemy 50 metrów sześciennych, przy niższych gęstościach ta wydajność wzrasta. Jakie są koszty porównawcze z innymi materiałami? Na chwilę obecną cena metra sześciennego to jest 220 zł netto. Czyli można powiedzieć atrakcyjna cena w stosunku do standardowego. Znaczy tutaj dodatkowo są kalkulowane koszty też dojazdu, tak? Natomiast no, jeśli obsługujemy inwestycje w Krakowie, bo samochód stacjonuje w Krakowie, co pokazywałem na mapce, to tak naprawdę do metra to jest złotówka, dwa, jeśli przeszacujemy sobie to dobrze. Wiadomo, jak jest troszkę dalej, to tam te koszty wzrastają, do metra sześciennego to jest czasem 10-15 zł. Niemniej jednak, proszę państwa, szybkość kładzenia, ja cały czas tutaj się odwołuję do warstwy podposadzkowej, 800 do 1000 metrów kwadratowych na dzień, to jest naprawdę bardzo duża wydajność. Realizowaliśmy budowę budynków wielorodzinnych w Poznaniu, gdzie na 10 tysiącach metrów, ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych, wykonawca, inwestor zaoszczędził ponad miesiąc czasu. Mieli problemy z tynkami i różne takie sytuacje. Zastosowanie Erium pomogło im ten czas zniwelować i uniknąć kosztów. W zależności od grubości warstwy i czynników zewnętrznych, na drugi dzień do 3-4 dni. W zależności od gęstości, no, jeśli mówimy o warstwach podposadzkowych, my tutaj startujemy od gęstości 150 kg na metr sześcienny i wtedy współczynnik lambda to jest 0,053, natomiast przy gęstości 250 to jest 0,063, natomiast wytrzymałość na ściskanie dla 150 to jest 200 kPa, dla 250 to jest 700 kPa. Jak widać, materiał bardzo łatwo się obrabia, bardzo łatwo się wyrównuje. Taka ciekawostka, nie jest jakieś specjalistyczne narzędzie, to jest panel podłogowy i kij odmiotły. Tak, dokładnie.
Bardzo łatwo można sobie powierzchnię wyrównać. No wiadomo, warunki są takie, a nie inne. Na budowie troszkę inaczej wygląda. Tutaj jest troszkę niewygodnie, bo lejemy do przyczepki. Niemniej jednak, no, możecie Państwo zauważyć, z jaką łatwością się ten materiał wbudowywuje i wyrównuje. Po związaniu mamy sztywny podkład posadzkowy. I w tak oto prosty, łatwy i przyjemny sposób możemy wykonać izolację termiczną bez generowania odpadów, bez tracenia pieniążków, bez problemów związanych ze składowaniem izolacji na budowach. Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.airium.pl. Jest tam również numer telefonu do mnie, więc zapraszam, jeśli ktoś by był zainteresowany, chętnie odpowiem na wszystkie pytania.